ciała i najdroższej krwi, którą jako łaskrynicę wylał w czasie ziemskich dni. Mówił Chrystus podczas ostatniej wieczerzy do apostołów i znów wskazywał na swoje więzy łączące go z Ojcem. Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. I dlatego jego nieoczekiwane słowa: wstańcie, idźmy stąd, idźmy do Getsemani, idźmy do ogrodu oliwnego, tam zacznie się moje przejście, mój powrót z tego świata do Ojca, powrót przez cierpienie, mękę i śmierć. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.